I ostatni nominowani w tym roku to czeska grupa N. Cykl przedstawień muzycznych, taniec wampirów i, jak widzicie Państwo, Romeo i Julia. Oto nominowani. Wielkie brawa dla nich. Zapraszamy na scenę Łukasza Steinaja, Władysława Czarnowskiego, Dominika Gostomskiego, Julię Chabowską-Leca, Jarosława Grzelaka i Macieja Gostomskiego. Zapraszamy serdecznie do nas. Zapraszamy również pana Arseniusza Filstera i Edwarda Pietrzyka. Panowie burmistrzowie, czekamy na was. Proszę Państwa, ja widzę po twarzach naszych aktorów, że ich tętno jest wyraźnie podwyższone. Oznacza to, że każdy z nich bardzo głęboko przeżywa, bo głęboki wdech już pokazuje, że proszę Państwa, sam fakt tego, że są... Możecie śmiało podejść do przodu. Śmiało, śmiało, śmiało. Pan burmistrz teraz otrzyma mikrofon i z tej magicznej koperty, gdzie jest napis Kultura, wyciągnie to, co postanowiła kapituła. Roman dostał lepszy mikrofon, więc panie burmistrzu, z Romana. Gratulujemy nominowanym, gratulujemy zwycięzcy i bardzo dziękujemy za te wszystkie wrażenia, które nanieśliście przez ten 2013 rok. A zwyciężył czeska grupa N. Mogliśmy podziwiać czeską grupę N tutaj podczas właśnie dokonań 2012 prezentowali taniec wampirów, a w tym roku jako laureaci pojawiają się podczas dokonań 2013. No i proszę Państwa, laureat ma głos, tym razem Mariusz Obdol, swój mikrofon. Dziękuję bardzo kapitule. Jeszcze bardziej dziękuję całej grupie, osobom, które ze mną współpracują, Tomaszowi Lewczakowi, instruktorom, którzy pomagają, oraz młodzieży z Chojnickiej Grupy BAT, która nas wspierała w tym projekcie. Projekt bardzo ciężki. Niestety nie udało się go jeszcze przedstawić Państwu tu w Chojnicach. Mam nadzieję, że niedługo się nam to uda, ponieważ grupa, jakby to powiedzieć, wzięła swoje ręce przygotowywanie przedstawień gdzieś na wyjazdach, więc może w końcu uda nam się tutaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu własnym, instruktorów oraz całej grupy. Dziękujemy bardzo. Jarosław Grzelak, czeska grupa N, laureaci. Dziękujemy bardzo.